Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny polski maptur po mapie Lumpen Mega. Jest to mapa stworzona przez BMR, pojemność mapy 246.48 MB, została wydana 27 lipca 2023 roku. Jeśli chodzi o konsole i sloty, to na wszystkich trzech poziomach 1101 tak wychodzi. Mapa wygląda w ten sposób. Jest to mapa, gdzie znajdziemy pola i jak i również dość duży obszar do wycinki drzew i do obróbki drzewa. Jeśli chodzi o początek na poziomie łatwym, no to zaczynamy z polem numer 3, sektor numer 2, numer 1, gdzie się znajduje farma. Jeśli chodzi o obrzeża, to nie ma nic i nie da się niestety tego kupić. Można zakupić tylko te poszczególne sektory, które są zaznaczone, czyli pola, łąka, lasy, tylko to. Jeśli chodzi o cenę pól, to na przykład tutaj mamy 6,94 hektara za 439. Tutaj mamy 4,42 hektara za 280. Tutaj mamy 14,57 hektara za 924. Także no, ceny są tutaj troszeczkę dość wygórowane, powiem szczerze, 12,73 hektara za 803 tysiące. Jeśli chodzi o tereny leśne, to mamy 289, 743, 600, 827, 669. Także no, jak widzicie, ceny są dość wysokie. Kalendarz rolniczy, no to bez zmian, standardowy. Nie ma nic, żeby o czymś wspomnieć. Żadnych zwierząt nie zaczynamy od żadnych zwierząt, także tu nie ma. Jeśli chodzi o kontrakty, są dostępne. Jeśli chodzi o łańcuchy produkcyjne, to w tym przypadku jest to biogazownia, to tutaj mamy. Jeśli chodzi o znajdźki, to ich nie ma. Tak to wygląda. No a znajdujemy się na farmie, startujemy od farmy tutaj. Ja sobie jeszcze o włączę tutaj. Także tutaj mamy pierwsze miejsce, gdzie są kury. To jest taki 360, tego jest taki kurnik 360. Tu mamy, gdzie się prześpimy. No i za płotem tam w dół zejdziemy, to się rozprzestrzenia właśnie nasza farma. Tutaj tu też mamy zwierzęta, są to również kury. 1500 tych kur tutaj jest, troszeczkę więcej. Tu mamy silosy na nawozy, tu mamy miejsce do przechowywania sprzętu, no i w dole, bo to widać, że farma jest na takim pagórku, jest reszta rzeczy. Tutaj mamy kolejne zwierzęta jeszcze. Także kilka modów jest tutaj do ściągnięcia. Przy ściąganiu się mapy, ściągają się automatycznie. Tu mamy krówki, jest ich 500, także dość sporo. No i to jest też mod, który właśnie trzeba ściągnąć, ponieważ jest to mod, który ma zautomatyzowane karmienie krów, ale jest inne niż standardowe. Wygląda to w ten sposób. Tu jest taki pojemnik, do którego, który sobie sam dozuje właśnie wszystkie te trzy składniki, mieszam i później daje jedzenie tam krowom. Tutaj też jest, o, minerały się tu dorzuca, także coś innego niż ta standardowa dla Giantsów. To jest taki podwieszony na szynie. Myślę, że ten jest chyba lepszy, bo tamten on sobie tak jeździ i czasami można sobie o nim zapomnieć i przeszkadza. A to jest takie bardziej takie jednolite w jednym budynku. O. No, są dwa budynki, jak widać, ale chodzi o to, że nie wyjeżdża po na zewnątrz, jest to połączone razem i to tworzy jeden budynek. Tutaj mamy jeszcze owce, 25 ich jest, no i jeszcze troszeczkę tych tutaj miejsc do przechowywania sprzętu. I tu mamy, jak wiadomo, do przechowywania bel i palet z łańcucha produkcyjnego. No i tam w dół
Jak zejdziemy, mamy resztę sprzętu, no i biegazownię. I znowu zaschło w garle. Niby lato, kurczę, zimnego nie pije, a tak co chwilę ten zagryzie, zadrapie w garle. Starość, nie radość. Dobra. Tu sobie to odpinamy. I traktor sobie pożyczamy. Także tu jest traktor, tam jest kombajn. Tu mamy biogazownię. Także tutaj widać, że tak sprzętu to tu tak nie za dużo jest. O, tak jak widać, troszeczkę tego sprzętu jest. Tak, aby no, wystartować. To, no, biogazownia należy do nas, to nie będę mówił, ile on kosztuje, bo... O nie, no. Właśnie tak słucham, co on robi. Źle ustawiłem ustawienia, niestety. Muszę to poprawić, bo... O, to powinno być. Dobra, teraz jest w porządku. No i udamy się teraz w podróż. Tutaj jeszcze jest reszta tego sprzętu. Także trzy traktory są. Z trzech różnych marek. Nie jest jedna. A my jedziemy sobie pojeździć po terenie. Zobaczymy, jak mapa się prezentuje. Jak na razie, jeśli chodzi o cienie i barwy w początku, światło też jest ekstra. Nie jest za jasno, nie jest za ciemno. Sam raz. Nie wiem, którą stroną ulicę jechać. Pojadę sobie środkiem, żeby nie było. No i dużo, dużo przestrzeni pomiędzy polami, które nie możemy wykorzystać. To coś w stylu Giantsów, prawda? Na takiej zasadzie. Tu jedziemy na górę, na północ. Ten punktik sobie zrobimy na samym końcu. Zrobimy sobie takie przeciwne do wskazówek zegara ruch. Ruch spokojny widać jest, jak już mowa o ruchu. I tu mamy punkcik, do którego zmierzam. Jest to fabryka bądź młyn. Zaraz się przekonamy. Budynek można kupić za zero, więc to sobie weźmiemy, proszę bardzo. I mamy tu młyn. Po nazwie ciężko było zrozumieć. Troszeczkę się zdziwiłem, bo byłem pewny, że będzie pisać w moim, raczej w języku, w którym rozumiem. Obojętnie, czy takim, ale pisał w języku, w którym nie rozumiem. Fajny pomysł, jeśli chodzi o młyn, jest zrobiony pod mapę. Okej, okay, nie ma problemu. Inny niż standardowy młyn. No i że jest za zero. Taki geścik od twórcy. Może dlatego, że te pola są drogie, to chociaż fabryki są za zero. Może to taki ma ten, tak powiem. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy kolejne punkty. Jest ich kilka. Jak widać na mapie. Ja już przejechałem ten przejazd. To właśnie ciężko dojrzeć te zjazdy, bo tu są takie... O, właśnie. Tak wyglądające. Tutaj mamy zrzut. Tutaj możemy sobie zakupić po jednej i po drugiej stronie. Z tyłu chyba raczej już nic nie ma, bo jest... Nie, też można coś zakupić. O, proszę. Także trzy punkty trzy punkty, z których kupimy. I jeden punkt, gdzie sprzedamy. Takie centrum z rzeczami do handlowania. Dobra, idziemy dalej. Już w dolinie się rozpościera miasteczko. Obrzeża nawet dość tak w miarę się komponują. Tutaj jest po prawej stronie ten duży obszar leśny. Także widać, że to jest usytuowane dość na takiej sporej górce,
więc sprzęt będzie musiał tam być taki no dość mocnawy. Tu mamy stację paliw, więc wybierając się tam w cienkie drzewa, trzeba sobie to wziąć pod uwagę, że tam trzeba będzie troszeczkę popracować sprzętem. To nie będzie łatwe, bo sprzęt musi być też wysokiej mocy, żeby to tam działało wszystko. Tu mamy przędzalnię, czyli 0 zł za 0 na zaprzędzalnię. W takim razie nie będę podchodził, tylko kurczę mówię, no bo jak nie ma ceny, to co tam, wszystkie będą pewnie za darmo. Tu jeszcze zobaczymy kolejną fabrykę, to jest mleczarnia. Pewnie też 0. No 0. Czyli wszystkie fabryki będą za 0 tutaj, na to wychodzi. Tutaj za zaprzędzalnią jest biomas. Tam się pozbędziemy trocin. No i jadąc prosto, to mamy dwa punkty. Jeden jest po lewej stronie i jest to piekarnia. Tutaj widać. A po prawej stronie mamy sklep, czyli skup. Tam będzie. O, skup tutaj jest. A wjazd do tego skupu, ja już wam mówię, bo to są żywopłoty, tu nie idzie się dostać tu do tej strony. Tu trzeba jechać. Wjechać to. Tu jest jakiś. Tu wjazd? Nie. Muszę wam pokazać, gdzie jest wjazd, żeby nie było. Wjazd będzie od głównej drogi. Tutaj jest, o. Jest rondo, tu skręcamy i tu jest wjazd, o. Tam jest wjazd do tego sklepu. Tak, takie trochę inaczej zrobione. Dobra, już patrzymy na mapę, jak to wszystko wyszło. Czyli tak, od farmy zaczęliśmy tutaj. Wyjechaliśmy do góry. Zrobiliśmy te dwa punkty. Później do góry tutaj w lewo. Zrobiliśmy te skupy i kupy. Nie, skupy i co można kupić. Przepraszam, że to się wyraziłem. Stacje paliw. No i tutaj jedne, tu drugie. No i teraz walimy tu w dół. Czyli tu. Do kolejnego punktu. Zobacz, taka dość prosta. Prostolinijna. Bez żadnych jakichś tam dodatkowych funkcji. Taka, że była przyjemna, szybka rozgrywka dla osób, które lubią porobić z drzewem i pouprawiać różne uprawy. Jakoś tak wielkich rzeczy to my tutaj sobie nie poustawiamy, ze względu na to, że musielibyśmy wtedy poświęcić, chyba miałem skręcić, jak zwykle źle zjechałem tutaj z drogi. Poświęcić jedno z pól, żebyśmy mogli jakieś fabryki postawić lub rozbudować coś, także no raczej tak jest ustawione, to lepiej tak grać, tak mi się wydaje, ale to wszystko od was zależy. Tu mamy handla z zwierzętami, tu mamy skup, bele. Dobra, i teraz muszę się wrócić z powrotem. Także jak mówiłem, wszystko od was zależy, jak sobie to gracie na każdych z tych map, które wam prezentuję. No i to jest właśnie piękne w tym farmingu. Każdy gra jak sobie chce. Wszystko zależy od mapy, od limitacji też, prawda? No to ona tak mniej więcej nakierunkowuje, w którym kierunku gracz poprowadzi rozgrywkę. No a jeśli chodzi o pola i sprzęt, no to też musicie sobie wziąć pod uwagę, w którym miejscu macie pole do obróbki. No na przykład tutaj, no to tu też będzie już potrzebny sprzęt z pewną mocą, ponieważ no, jest to troszeczkę na pagórku. Nie jest to tak całkiem płasko.
Nie są jakieś to wielkie góry, ale są pagórki, które będą miały wpływ na moc sprzętu, którym będzie się pracować w danym miejscu. Tutaj udajemy się do głównego sklepu. Proszę, to jest główny sklep. Też ciekawie zaprezentowany, sprzęt przygotowany. Sprzęt, który się naprawia, sprzęt, który działa, jest nowy. No i mamy warsztat, no i mamy sklep. No i tak wygląda mapa, no. Chcąc, nie chcąc, tu byliśmy u handlarza zwierzętami, później wróciliśmy z powrotem do tego sklepu. Ot, tyle. A, zapomniałem jeszcze o tym. No to będzie tartak tam, bo my sobie skoczymy tak już lotem. Sobie skoczymy tam, o. Także z góry mapę sobie obejrzymy jeszcze, jak wygląda. Pędząc w stronę tartaku, który jest tam również za zero. Jest przystosowany, owszem, ten tartak do pracy w systemie tym z Platinum Expansion Pack. No, tu jest tartak. Także jeśli macie ten Platinum, to możecie sobie tutaj działać pod tym kątem również. Jeśli ktoś nie ma, no to standardowy tartak. Także no, wiele tutaj nie ma co do pokazywania. Prosta mapa, nic skomplikowanego, aby sobie tylko miło spędzić czas na szybkiego sprzętem pobawić się. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia i przy następnym polskim naturze. Na razie, cześć.